Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski, zapraszam na kolejny, 15 odcinek cyklu Astrolog zawód przyszłości, astrolog zawód z przyszłością. Co jest fantastycznym, jednym z największą zaletą astrologii w stosunku do innych metod rozumowania, analizowania, dochodzenia do czegokolwiek, do dochodzenia do prawdy, do jakichkolwiek źródeł informacji. Mianowicie to, astrologia ma ogromną przewagę, atut, którego nie posiada nauka. Mianowicie zdolność prognozowania, zdolność przewidywania zdarzeń, zdolność przewidywania przyszłości, zdolność patrzenia na pewne procesy i zjawiska w kategorii czasu. Tego nie posiada nauka. Różne prognozy, futurologie są wypełnione błędnymi, fałszywymi, zupełnie mijającymi się z prawdą i z rzeczywistością analizami. Natomiast w astrologii jest wiele niezwykle trafnych przepowiedni i pokazujących pewne trendy i kierunki opowieści. Dlatego astrolodzy, więc ty też, mając pewne narzędzia, pewne informacje, pewien sposób myślenia, możesz patrzeć na przyszłość. Oczywiście to nie jest taka prognozowanie w stylu, jakie będą notowania jutro na giełdzie, jakie będą notowania totolotka. To nie są takie zero-jedynkowe, proste techniki, chociaż czasami też są. Tak naprawdę w astrologii jest jedna fantastyczna rzecz, która jest jej atutem. Mianowicie na giełdzie mówi się, analitycy giełdowi mówią, trend is your friend. Czyli trendy się liczą. Nie liczą się informacje, liczą się trendy, liczą się kierunki, tendencje. I astrolodzy, którzy mają te narzędzia, możliwości, potrafią opisywać pewne tendencje, czyli kierunki, w którym podążają pewne sytuacje, zdarzenia, procesy. Jeżeli wiesz, w którą stronę podążają tendencje, podążają procesy, masz absolutnie kluczową, bardzo ważną w ręku informację i źródło wiedzy, źródło też dochodzenia do czegoś, do czego inni nie mają zupełnie żadnego możliwości, żadnego dostępu.